Dzień dobry, witam się z wami w mroźny, zimowy, weekendowy poranek. Także zapraszam na spędzenie tego dnia z nami, a jest to wyjątkowy weekend, ponieważ jest to 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także będzie się działo, kibicujemy, wspieramy, dorzucamy się i zobaczymy. Myślę, że rekord kolejny zostanie pobity. No dobra, słuchajcie, co u nas? Tak naprawdę przymroziło, nasypało nam śniegu, więc wybieramy się z dziećmi na dwór, na sanki, na szaleństwo. O, Juluś! Julcio będzie w wózku sobie ze mną spacerował, Stasiu pozjeżdża na sankach. No i tak, chcemy się trochę przewietrzyć, poszaleć, żeby właśnie nacieszyć się tym śniegiem, bo on raczej długo nie poleży. No i zobaczymy. Jeżeli mi się uda, postaram się wam nagrać coś. Poczekajcie. Postaram się coś nagrać, pokazać na dworze, na spacerze. A jeżeli nie, no to zobaczymy. Ale mam nadzieję, że się uda, że ręka mi nie zamarznie. I odezwę się, jak już będziemy na dworze. My już jesteśmy na dworze. Korzystamy znowu ze śnieżnej i mroźnej pogody. Powiem wam, że jest mrozik, minus 4. No i jest zimno. Odzwyczailiśmy się od zimna. Ale jest fajnie, słoneczko świeci, jest pełno ludzi na górce, w parku. Stasiu zjeżdża z tatą na sankach, ja tradycyjnie z Julciem spaceruję. Powiem wam, że super jest to, czekajcie, bo ludzie chodzą i muszę się zakryć. Super jest to, że dzisiaj jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak ja zmontuję ten film, wy już będziecie to później oglądali, ale na pewno coś tam się dołożycie, liczę na to. Powiem wam, że ja miałam kilka lat, jak orkiestra jakby rozpoczęła swoją działalność. Jako dziecko zawsze się dokładałam coś tam, ale no wiecie, jako dziecko nie do końca rozumiałam jakby o co w tym wszystkim chodzi, to była bardziej taka zabawa. Natomiast teraz mam wielki sentyment i wielką taką potrzebę jakby wspierania tej orkiestry, bo wiecie, grosik do grosika i zawsze się coś tam uskłada. Natomiast chodzi o to, że oni naprawdę robią kawał dobrej roboty i bardzo serce się raduje, że w tym dniu, czy w ten weekend Polacy się tak jednoczą i ten da złotówkę, ten 2 złote, ten 10, kto może to więcej, ale z każdego grosza jakaś suma się pojawia i jest to naprawdę coś wspaniałego. W tym roku mają zakupić sprzęt laryngologiczny chyba dla dzieci, także jest to naprawdę niesamowite. A ja mam do tego taki sentyment też dlatego, że moje dzieci, zarówno jedno jak i drugie, korzystały z pomocy orkiestry w sensie takim, że po urodzeniu obaj moi chłopcy leżeli w inkubatorach. I oni właśnie leżeli w inkubatorach zakupionych przez WOŚP. I powiem wam, tym bardziej, że Julian urodził się jako wcześniak, więc to było mega przeżycie. I w momencie, kiedy wiecie, siedzi się w tym szpitalu na tej intensywnej terapii przy inkubatorze i człowiek naprawdę łzy wylewa i modli się, żeby wszystko było dobrze z tym dzieckiem, to uwierzcie mi, że ta naklejka z informacją, że ten inkubator został zakupiony przez WOŚP, naprawdę dawała mi iskierkę nadziei, że będzie wszystko dobrze, że musi być dobrze i że ten mały wojownik da radę, pokona wszystkie po prostu przeciwności losu i on
stanie na nogi i będzie silny. Dlatego moje podejście do orkiestry i mój sentyment jest naprawdę ogromny. Jestem bardzo wdzięczna za to, co oni robią i za to, że kupują ten sprzęt, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, dla seniorów, dla no co roku na coś jest to przeznaczone i na coś naprawdę konkretnego i pożytecznego. I robią kawał dobrej roboty i wspieram ich całym sercem też dokładam swój grosik do tego wszystkiego i Was serdecznie zachęcam. Jestem pewna, że na pewno się dołożyliście też i róbmy to dalej. Za rok będzie 30 finał, to dopiero będzie się działo. Okej, słuchajcie, już wróciliśmy. Zmęczyliśmy się bardzo, bo na tym śniegu jednak w grubych ubraniach w tym wszystkim to jest męczące tak biegać, pchać wózek. Julcio też jest grubo ubrany, więc jest ciężkawo. Ale było fajnie, słonecznie, mroźno. Nie byliśmy długo, bo Julian nie wytrzymuje długo na mrozie. Bardzo łzawią mu oczy, zalewa się wręcz łzami. A na koniec to już płacze, bo już po prostu jest mu zimno, nie chce. Więc mamy takie krótkie wyjścia. Natomiast teraz przyszliśmy do domu i już grzeje rosół, żebyśmy gorącym rosołkiem się zagrzali, żeby wszystko było ok, żebyśmy się nie pochorowali. No i tak, będziemy sobie już, Juluś, spędzać popołudnie w domu. Przewietrzyliśmy się, poszaleliśmy i teraz już obiad i odpoczynek. Okej, słuchajcie, jesteśmy już mocno sfatygowani. Ja jestem już tak potargana po całym dniu zabaw i szaleństwa, ale no nie szkodzi. Idziemy już się myć. Julcio już jest właśnie po myciu, ma jeszcze włoski mokre i po kolei już będziemy się myć, bo jest wieczór, także czas już na kąpiele. Trochę nam po południu zeszło. Zjedliśmy obiad, później drugie danie, właśnie rosół, drugie danie i trochę sobie odpoczęliśmy tak już leniwie, bo ten spacer jakoś nas tak trochę zmęczył. Musieliśmy się zagrzać. Także ja już będę kończyła. Mam nadzieję, że też spacerujecie sobie w taką ładną, słoneczną, mroźną pogodę. I co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Jeżeli jesteście tutaj nowi na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania. Jeżeli jeszcze tego też nie robicie, a oglądacie, no to będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie, dacie łapkę w górę i do zobaczenia. Pa, pa!